widzę, rozpieknie. Kozdyn z nos mu jakiegoś chyzia. I otyzmu. Chyś to po dzisiejszemu hobby. Od dawna staram się, żeby nasza gotka krakowsko nie umarła. Bo to nasza dziedzina, część nasy krakowskiej historii i nasy tradycji. Umrze gotka, umrą i krakowiany. Ostanie ino masa ludzi, które żywią w Krakowie albo wedle Krakowa, bez wiedzy, od kogo swój ród wiedzą, ani kim są. Nie tak dawno, w czasach, które już odesły, władza robiła wszystko, aby wyplenić na sobotkę. Nie wolno w szkołach było o nim godać. Tym, kto godał, był obśmiany, że nie jest nowoczesny, że jest wiejski. Za godanie w szkołach były te skary. Nie jednego prali po łapach chabiną, a ze furcał. Tak, że krakowiocy stydały się swojej gotki. Ale teraz to już historia. Kajmy by nie byli w jakim innym regionie Polski, od razu powiedzą, że my są krakowiany. Dlaczego? Ano dlatego, że zdradzą nas nasza gotka, akcent na ostatniej sylabie, specyficzne słowa, specyficzną wymowa, czy też niektóre wyrażenia. Są one rozumiane inaczej, aniżeli w drugich regionach. Chociaż godomy w języku literackim, to tak nas naso lotka zdrodzą. Iż na pole, kupa narodu, idze bajoku, czeba, szczała, flizy, dynks, wichajster, sznycel, to nie są jedyne przykłady. Gotka krakowsko nie jest jedna. Jest gotka podkrakowsko, ale jest gotka miejsko. Ale jeden jest z miasta, wtery z wioski, ale łoba są chłopcy czy dziołchy od Krakowa. Jak to gadają, czy z miasta, czy ze wsi, my są krakowiony. Naród pracowity, niezodne czuć moki, ale dzięki wspólnej pracy krakowsko dziedzina się pięknie rozwija, bogaci i od wiek wiecha tak przez pokolenia idzie przez ojca do syna. Wiem, że nie wszystkim się nasa gotko widzi. Ale to się już tak plecie, że pojedyn poskrowy, a dzisiaj go boli głowa, że ta nasa gotka krakowsko jakoś ich tako skansynowa. Niech będzie skansynowa, ale jest nasa. Od kilkunastu już roków ściubią nasze słówka, nasze wyrażenia, ślabizuje stare papiury, śpindrą się po schodach do różnych instytucji, żeby dołożyć do tego, co już mam w swoim kajecie. Założyłem nawet stronę internetową, kaj publikuję to, co znalazłem. Namówiłem też sporo zacnych ludzi i razem zrobiliśmy festiwal Gotki Krakowskiej. Do tej pory było ich cztery. W
tym roku będzie piąto. Wszystkim za to pięknie dziękuję, bo to nie było łatwe. Kiedy my zaczynaliśmy, to niektóre ludzie pukali się po głowach i gadali, że wszystkie razy mamy chyba fisia. Teraz już tak nie jest. Coraz więcej ludzi już godą. Nawet uczą o naszej godce w szkołach. I coraz więcej ludzi nie wstydzą się, że godają. Onegdaj mój kolega rzekł mi: łostow na boku wszystko inne, a zajmij się ino godką krakowską. Ściubios te słówka, spyrlos, pises i dobrze. Ale ludzie czytają, ale nie słyszą. Nie słyszą, jak ta godka wygląda. Jak ona, jak się ją, nie czuje ją, jak się ją, że tak powiem po nasymu, jak się ją łapie, łapie w nich. No to spróbowałem. Ca, żeby nasi krakowskie ludzie, nas krakowski naród usłyszał swoją historię, swoje legendy, swoje bojki, a są one i ciekawe, i pouczające. Tak oj będzie. Założyłem teraz kanał na YouTubie. Co z tego będzie, nie wiem. To już nie tylko ode mnie zależy, ale zależy też od tych, którzy będą to oglądać i które to będą słuchać. Po pierwsze, nasze historie krakowskie będę godął. Ale nie będę od razu wściubiał do tej naszej godki wszystkich krakowskich słów, bo nie wszyscy by to rozumieli. Krakowskie słowa i krakowskie wyrażenia będę tak po kapce do zubu. A powtórę, jak śnupałem po papierach, znalazłem ją wiele ciekawych informacji, o których będę opowiadał, ale będę opowiadał o czym innym w każdym odcinku. Będę godał o naszych przodkach Wiślanach. Skąd oni się wzięli i kaj poleżli? Pewnikiem już wiecie, że ostatnio uczyni odkryli, że mamy swoją odrębną halub grupę krwi, która godą o tym, że my znikąd nie przyszli. Ino my są u siebie od tysięcy lat. My siedzimy na swoich ziemiach od wiek wieka. Ino różnie nas chłopcy nazywali. Wiślanie to starożytny naród z więcej na południu Polski, do które do spółki z Polanami, Ślązokami i Mazosanami dali początek naszej ojczyźnie. Niektóre piszą, że Wiślany i Białe Chorwaty to jedno. Że w VII wieku było dwóch wiślańskich braci, Kirk i Chrywat. Byli oni wojownikami i wędrowali
po całym białym świecie. Kryk chodzą i wojową na siłowiańskich ziemiach, które są dzisiaj w Karyntyi. Karyntyja to część Austrii. Tam żyją jeszcze Słowianie, ale już ich jest coraz mniej. A Chorwat obrał inny kierunek i poszedł na ziemię Ilerów. To dzisiejsza Albania, to dzisiejsza Chorwacja. Kiedy oni wrócili ze swojej wojacki, to Chorwat zabrał ze sobą, namówił i zabrał 7 wiślańskich rodzin i posiedł zaproszony przez cesarza Konstantynopola, żeby osiedlił się właśnie na ziemiach Ilerów. No, zabrali się i poszli. I tak mamy dzisiejszą Chorwację. Tak to się nosi w życie, plecie. I kto by pomyślał, że tak było, ale o tym piszą. To nie piszą tylko nasze polskie czy krakowskie źródła, ale cypołem też trochę ze źródeł, o których mówią Chorwaty. A Chorwat Polos, to Kryk ostał się, założył Kraków i tak powstał też naród krakowski. Opowiem wam o tym też, że Wiślany wcześniej niż Polany zostali chrześcijanami. 100 lat wcześniej. O tym też piszą. Opowiem wam o smoku wawelskim, które jak się okazało później, to nie wcale był żaden smok, i no to była chudry jedne germańskie, smoce plemię, które chciało daniny od Wiślanów, ale se te z nimi poradzili. Jak? To będziemy opowiadać tak samo. Opowiem wam, jak Kraków założono. Dlaczego akurat na takim wzgórzu i dlaczego się to wzgórze nazywa Wawel? To jest ciekawa historia. No będziemy na ten temat o tym opowiadać. Będzie dużo ciekawych bojek, historii, bitek i opowieści o różnych ciekawych krakowskich ludziach. Ale nie wszystko naraz. Będzie to po kolei, w kolejnych odcinkach naszego cyklu, ale jak Pan Bóg da zdrowie i czas na to, żeby to robić. Także czekam i widzę was zaś.